Cześć! Witajcie na kanale megadyskont.pl, a w dzisiejszym odcinku sami spójrzcie, mam dla Was nowe Happy Meale z nowymi zabaweczkami. Jeśli jesteście ciekawi, co jest w środku, koniecznie zostańcie ze mną i sprawdźmy, co tam się kryje w naszych pudełeczkach. No dobra, moi drodzy, to czas zająć się pierwszym pudełeczkiem. Spójrzcie, jak superowo wygląda, uwaga. Oj, nawet nam troszkę grzechocze. Otworzyłam i słuchajcie, słuchajcie, coś już tutaj mam. Wow, ale super, to chyba taka łapka, ale fajnie wygląda. No dobra, czas ją wreszcie otworzyć. No dobrze, to spójrzcie, mamy naszą łapeczkę. Uwaga, czas ją otworzyć, okej. Ojejciu, już nam tutaj się coś pokazuje, sami spójrzcie. Folię odłożyłam na bok, och, ale ona śmieszna, zobaczcie, nawet jakby miała taki plasterek na paluszku, a z drugiej strony inna minka, typowe emotki, popatrzcie, ale super. I co tu jeszcze mamy? Dodatkowy znaczek. Pierwszą zabawką, którą znalazłam w środku, była pluszowa piątka. O, tak właśnie wygląda. Spójrzcie, tu jest taka uśmiechnięta wesolutka. Z drugiej strony już ma troszeczkę inną buźkę, ale też wygląda fantastycznie. Dodatkowo mamy tutaj taką zawieszkę, również dwustronną. Czas otworzyć kolejne pudełeczko. To już się biorę do pracy, słuchajcie. Ojejku, gdzie jest ta nasza zabawka? Oho! Już jest kolejna emotka. Uwaga, jaka uśmiechnięta. Jak pewnie zauważyliście, wszystkie nasze zabawki to emotki, czyli najnowsze postacie z filmu. No i możemy tutaj znaleźć właśnie emot-ikonki, które żyją wewnątrz aplikacji. No i za pomocą właśnie nich możemy wyrażać wszelkie nasze uczucia. Tutaj mam dla Was minka. Zobaczcie, jak wygląda. Tu nawet tak się śmieje i puszcza do Was oczko. A tutaj już w ogóle coś go musiało bardzo rozśmieszyć. Spójrzcie, jaki ma szeroki uśmiech. No i mamy tutaj również zawieszkę. Tutaj możemy zobaczyć minka dokładniej. Jaki jest wysoki, jejciu, jakie ma nogi. O, z tej strony nawet jeszcze lepiej go widać. Czas na kolejną zabawkę. Uwaga, uwaga, otwieramy następne pudełeczko i... Wow, ale śmieszna małpeczka, widzicie? Ale uśmiechnięta, no to co, otwieramy! To otwórzmy naszą małpeczkę. Ojejciu, chodź tu małpko, chodź! Ale ona fajna, widzicie? Jaka uśmiechnięta! O, i mamy oczywiście tutaj również dołączoną dwustronną zawieszkę. Oj, tu taka zadowolona, jakby ją ktoś głaskał po główce. O, tak się uśmiecha. A tu jest nasza zawieszka. O, tu się małpka aż chwyciła za głowę. No i z drugiej strony mamy to samo. To może tym razem wybiorę sobie inne pudełeczko. Zobaczymy, czy tutaj będę miała więcej szczęścia. Ciekawe, kto mi się trafi. O tak, zobaczcie, jaka żabuncia słodka. Otwórzmy teraz naszą żabusię. Tak słodko wygląda, że się normalnie nie mogę doczekać. O, ale ma słodki pyszczek, widzicie? Wow! Żabka wygląda bardzo słodziutko. Tu ma taką uradowaną minkę. Zobaczcie, jaki szeroki uśmiech, nawet przymknięte oczka. A z drugiej strony, ale nagle otworzyła oczy. No i oczywiście swoją buźkę. Mamy też jej zawieszkę. O, tutaj wygląda bardzo podobnie, słuchajcie, jak w rzeczywistości na tym zdjęciu. A z drugiej strony zawieszki, oho, taka żabusia. Czas wybrać kolejne pudełko. Tym razem wybiorę sobie znowu to ze środeczka. Może ono jest takie super szczęśliwe, no nie wiem, zaraz się przekonamy. I tak, popatrzcie, to przecież Minek, ale wygląda słodko. Otworzę teraz naszego Minka, oho, ojejciu. Ale ma śmieszną buźkę, widzicie? Nawet tak wytknął język odrobinkę. Sami popatrzcie, ale z niego żartowniś. Widzicie, jakie ma duże w ogóle zielone oczka? A tutaj już uśmiechnięty, czyli tu nam tak wytyka język, a tu jest od razu uśmiechnięty. Ma czerwoną zabieszkę, więc na pewno go nie pomylicie
z poprzednim minkiem, o tak wygląda, też jest całkiem wysoki, widzicie? Podobnie jak jego drugi kolega. Pora na kolejne pudełeczko. Tym razem może wybiorę sobie właśnie to o tutaj. Słuchajcie, to pudełeczko troszkę z brzegu. I wow, spójrzcie, to przecież jest znak stop. Ale super. Czas zacząć otwieranie. Zobaczcie. Wow. Ależ ten stop śmieszny, widzicie, ma oczywiście zawieszkę, tu ma taką otworzoną buźkę, a z drugiej strony, o, taki trochę jakby zamyślony, zrobił taką słodką minkę, a z drugiej strony już w pełni sił, taki wyszczerzony od ucha do ucha, tu mamy naszą zawieszkę, znak stop też jest troszkę większy, o, widzicie, jest koloru fioletowego i pięknie nam pasuje do znaku. To gotowi na kolejną zabawkę. Uwaga, uwaga. Wybierzemy sobie tym razem środkowe pudełeczko. No proszę, proszę, zaraz tu coś chyba znajdziemy. Oj, słuchajcie. Dobra, mam. Uwaga. Wow, a to kto? Tym razem trafiłam na Matrix. To jest właśnie taka zabaweczka w kształcie postaci Matrix. O, widzicie jak wygląda? Superowo, co? Taką ma tutaj minę, słuchajcie, trochę jakby taką lekko zadziorną. Tu już jest bardziej wesoła. Och, jak jej kitka jeszcze tu wystaje, tak śmiesznie bardzo. Ubrała swoją czapeczkę, no fajnie, niebieskie włosy. Jest też niebieska rameczka, to jest ta nasza dodatkowa zawieszka. O, widzicie, tutaj jest w akcji. Wow, a tu z drugiej strony macie ją już w podobnym wydaniu. Zostało nam już niewiele naszych zabawek do odkrycia. Uwaga, uwaga, otwieram kolejną. No ciekawe, kto tutaj się znajduje. Wow, widzicie? To przecież nasz zakochany kotek! To uwaga, otwieramy. Wow! Oj, dobra. Już mam naszego kociaka, ale słodki! Jejciu, ślicznie wygląda, widzicie, jakie ma serduszka w oczkach. Właściwie zamiast oczu ma serduszka i jest taki uśmiechnięty. Nic dziwnego, że zakochany. O, a tu jeszcze słodszy! Jeszcze większe ma serduszka. Zobaczcie, jakie ma wąsy słodkie, widzicie? No, jestem ciekawa, która strona emotek bardziej Wam się podoba. Mi tutaj na pewno ta strona kociaka się bardziej podoba. Zobaczcie, o, tu jest jeszcze niebieska zawieszka, również dwustronna. Więc uwaga, uwaga, została mi już ostatnia zabaweczka. No to otwieramy. Wow, słuchajcie, pudełko coś mi się zbuntowało odrobinkę, ale nic nie szkodzi. Oj, no chodź tutaj zabaweczko, chodź. Oho, jest, spójrzcie, to przecież zaśliniony szczeniak. Nadszedł czas, by otworzyć naszego szczeniaczka, łocia. Dobra. Uwaga, uwaga, jest, ale słodziutki, taki fajny pieseczek, widzicie? Tutaj tak szeroko otworzył swój pyszczek, to mu troszeczkę nawet już ślinka cieknie, chyba zobaczył jakąś smakowitą kość. A tutaj, ojejka, jeszcze bardziej, widzicie? Och, na pewno się ucieszył tak na widok swojej pełnej miseczki. Tu jest nasza zawieszka w kolorze żółtym, doczepiona do psiaka. Spójrzcie, możecie go sobie nawet o tak zawiesić gdzieś, na przykład przy swojej torbie albo przy plecaku do szkoły. Poznaliście już dzisiaj wszystkie emotki, które możemy znaleźć w środku naszych zestawów Happy Meal. Jeśli chcecie na któregoś trafić, koniecznie wybierzcie się do McDonalda, a następnie napiszcie mi w komentarzu, którą emotkę wybraliście dla siebie i którą z nich zabraliście do domu. Jeśli dzisiejszy filmik Wam się spodobał, koniecznie dajcie mi o tym znać, zostawiając kciuki w górę. Pamiętajcie też o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!